Chcemy dzisiaj się wspólnie zastanowić nad tematem, jak powstał Układ Słoneczny, Ziemia i życie na niej. No i drugi temat, który będzie się przewijał, druga kwestia, to 7 dni stwarzania. Mamy dzisiaj sabat, Dzień Święty, gdzie lud Boży zgromadza się na całym świecie, aby oddać Bogu cześć i chwałę. Dlaczego akurat w sabat, a nie w inne dni tygodnia? Dlatego, że sabat, zgodnie z treścią 4 przykazania biblijnego dekalogu, jest dniem świętym z tego tytułu, iż upamiętnia cud stworzenia świata, podkreśla fakt, że to Bóg jest źródłem wszelkiego bytu, życia i istnienia, najwyższym władcą, któremu należy się cześć i dziękczynienie za stworzenie, za egzystencję, za to wszystko, co posiadamy. Ale zacznijmy od początku. Działem astronomii, którego celem jest poznawanie dróg powstawania ciał niebieskich oraz poszukiwanie odpowiedzi, jak powstał Wszechświat, jak powstał Układ Słoneczny i Ziemia, jest kosmogonia. Zajrzałem do małego słownika języka polskiego, Państwowego Wydawnictwa Naukowego, i pod hasłem kosmogonia znalazłem następujące wyjaśnienie, że jest to dział astronomii zajmujący się powstawaniem i rozwojem ciał niebieskich lub ich zespołów, czyli układów. Zajrzałem również do leksykonu Państwowego Wydawnictwa Naukowego i tam pod hasłem kosmogonia znalazłem wyjaśnienie, że jest to dział astronomii, którego przedmiotem badań jest powstanie i rozwój pojedynczych ciał niebieskich lub ich zespołów układów. A więc inaczej mówiąc, kosmogonia to jest nauka, w tym dziale nauk astronomicznych, która zajmuje się badaniem, w jaki sposób powstają ciała niebieskie. Popatrzmy na kolejne zdjęcie, które tutaj mamy. Astronomowie twierdzą, że materia Wszechświata występuje w trzech postaciach. I tą pierwszą postacią to są gwiazdy. A czym są gwiazdy? Są to gorące kule gazowe i jedną z takich gorących kul gazowych jest nasze Słońce. Słońce jest to gwiazda, gorąca kula gazowa. Drugą postacią materii Wszechświata jest tak zwana materia międzygwiezdna. Jest to bardzo rozrzedzona materia międzygwiezdna, złożona z gazów i pyłów. I ona zajmuje największą część procentowo materii budującej Wszechświat. No i mamy trzecie skupisko materii budującej Wszechświat, są to bryły stałe i do takich brył stałych zalicza się na przykład Księżyc, Ziemia, Mars, czyli bryły stałe, ta materia w postaci brył stałych to przede wszystkim planety i ich księżyce, ale oczywiście nie wszystkie, tylko te ciała niebieskie, które mają strukturę materii stałej. No i ta postać materii stanowi jej najdrobniejszą część we Wszechświecie. Wiemy też, że kosmogonia nie posiada jednoznacznego wyjaśnienia powstania Układu Słonecznego. Literatura kosmogoniczna, przynajmniej ta, którą ja mogłem przeczytać, przedstawia wiele hipotez na ten temat, które z czasem ulegają dezaktualizacji, zastępowane przez nowe. Astronomowie, co wyczytałem, zajmujący się kosmogonią, uczciwie przyznają, że nie znają satysfakcjonującego wyjaśnienia powstania Układu Słonecznego i nie posiadają wystarczającej wiedzy o procesach tworzenia się ciał niebieskich w kosmosie.
Popatrzmy na kolejną kwestię, właśnie z tym związaną. W XIX wieku na przykład najpopularniejszą kosmogoniczną hipotezą próbującą wyjaśnić powstanie Układu Słonecznego była hipoteza francuskiego astronoma Pierre Simona Laplace'a. Laplace próbował dowieść, że Układ Słoneczny, tak jak widzimy tutaj na ilustracji, powstał z pierścieni, które odrywały się od kurczącego się pierwotnego gazowego prasłońca obracającego się dookoła swej osi. I potem w miarę upływu czasu z tych pierścieni obracających się, prawda, wokół prasłońca, które też się obracało, zaczęły wykształcać się planety, no i powstał nasz Układ Słoneczny. Ale ta hipoteza z czasem została obalona i zastąpiona przez kolejną Jamesa Hopwooda Jeansa. Był to angielski astronom, który ogłosił hipotezę powszechnie zaakceptowaną w okresie międzywojennym. Hopwood twierdził, że Układ Słoneczny musiał powstać ze smugi materii wyrwanej ze Słońca siłą przyciągania wywołaną przez przebiegającą w pobliżu niego gwiazdę. Starałem się to narysować. Mamy tutaj Słońce i mamy tutaj potężną gwiazdę, która wiele, wiele czasu temu, według oczywiście tej hipotezy, znalazła się w pobliżu Słońca. Między tymi dwiema gwiazdami, siła grawitacji spowodowała, że od mniejszego Słońca została oderwana materia i w tej materii wytworzyły się zalążki planet, które dały potem początek Układowi Słonecznemu. Oczywiście te zalążki, cała ta materia wprawiona została też w ruch obrotowy wokół Słońca prawem siły ciążenia. Ale i ta hipoteza została w swoim czasie obalona i zastąpiona przez kolejną. Była to hipoteza Otto Schmidta. Był to radziecki uczony, który przedstawił po II wojnie światowej hipotezę, że planety powstały z obłoku materii pyłowej, który Słońce napotkało na swej orbicie. Teoria Schmidta tłumaczyła, że stałe cząsteczki pyłu międzygwiezdnego przy zderzeniu kondensowały się i tworzyły większe bryły, a te z kolei przez dalszy przyrost stałych cząstek utworzyły zarodki planet. No i starałem się to jakoś tutaj narysować. Mamy tutaj prasłońce. Prasłońce biegnie przez przestrzeń kosmosu i wpadło, że tak powiem, na olbrzymią chmurę materii międzygwiezdnej. I kiedy doszło do zderzenia się Słońca z tą materią międzygwiezdną, pył kumulował się, ulegał kondensacji i powstały, tak jak tutaj przedstawiłem, zlepiające się bryły zagęszczonej materii i one pomalutku zapoczątkowały powstanie planet, zapoczątkowały powstanie naszego Układu Słonecznego. Jedną z najbardziej obecnie
wiarygodnych hipotez przyjętych przez naukę jest teoria Gerarda Kuipera, amerykańskiego astronoma holenderskiego pochodzenia. Opracował on kolejną hipotezę kosmogoniczną Układu Słonecznego, która od lat 60. XX wieku jest uznawana za jedną z najbardziej prawdopodobnych. A mianowicie obserwacje astronomiczne wykazują, że w kosmosie znajdują się tak zwane układy podwójne, potrójne, poczwórne i tak dalej, i tak dalej. Co to jest układ podwójny? Są to dwie gwiazdy będące bardzo blisko siebie, ale z Ziemi z powodu odległości widzimy je jako jeden punkt świetlny na niebie. Prawem ciążenia powszechnego te gwiazdy wirują wokół swoich osi i krążą nawzajem dookoła siebie. I tak samo wygląda sprawa z układem potrójnym, poczwórnym, gdzie mamy po prostu blisko siebie 3, 4, 5 lub więcej gwiazd, które prawem powszechnego ciążenia obracają się wokół swoich własnych osi i wokół siebie nawzajem. Kuiper doszedł do przekonania, że gwiazda otoczona orszakiem planet jest rodzajem zwyrodniałego gwiezdnego układu podwójnego. I według niego normalny układ podwójny może powstać wtedy, gdy w materii międzygwiezdnej tworzą się blisko siebie dwie kondensacje gazowo-pyłowe, które z czasem przekształcają się w gwiazdy. Ale zdarzyć się jednak może, że z materii tej powstanie tylko jedna duża kondensacja, tak jak tutaj widzimy, z której rozwinie się gwiazda, zamiast zaś drugiej podobnej kondensacji mogą wykształcić się drobniejsze, z których rozwiną się planety. I wskutek prawa powszechnego ciążenia, wirując wokół swoich osi, będą też krążyć dookoła tej głównej kondensacji, czyli tej głównej gwiazdy, jak to obserwujemy w naszym Układzie Słonecznym. I tutaj tak właśnie widzimy, mamy tutaj obłok materii międzygwiezdnej składający się z pyłów i gazów. Doszło do tego, że w wyniku sił grawitacji utworzyła się duża kondensacja tej materii, czyli powstała gwiazda, nasze Słońce. Nie doszło do powstania podobnej drugiej kondensacji, ale za to doszło do powstania wielu małych kondensacji i te małe kondensacje materii międzygwiezdnej siłą praw ciążenia, grawitacji zaczęły również krążyć wokół tej największej kondensacji, jaką jest Słońce. A więc jest to zwyrodniały układ podwójny, ale on właśnie dał początek naszemu Układowi Słonecznemu. Dalszy materialistyczny scenariusz, czyli ewolucyjny scenariusz dziejów Ziemi jest następujący. Z upływem czasu, gdy Ziemia przybierała postać zbliżoną do obecnej, w jej wnętrzu nagromadziły się pierwiastki ciężkie, na zewnątrz utworzyła się skorupa z lżejszych pierwiastków. Wiek Ziemi od momentu utworzenia się jej kondensacji wyliczono na około 7 miliardów lat, a od utworzenia się litosfery na około 5 miliardów lat.
Dlatego ogólnie podaje się, że Ziemia liczy sobie od 4,5 do 7 miliardów lat. Zależy, czy liczymy od momentu powstania kondensacji, czy liczymy od momentu, kiedy Ziemia już stała się konkretną planetą. Około 3 miliardy lat temu na Ziemi powstało życie. Przybierało ono formy coraz doskonalsze, z których wyłonił się wreszcie człowiek. Tak na to patrzy współczesna materialistyczna nauka, oczywiście oparta na teorii ewolucji. W biblijnej Księdze Rodzaju natchniony przez Ducha Świętego Mojżesz w XV wieku przed naszą erą zapisał boską wersję powstania Układu Słonecznego, Ziemi i życia na niej. Jeśli chcecie, bardzo proszę, weźcie teraz do rąk swoje egzemplarze Pisma Świętego i otwórzcie sam początek Biblii, czyli pierwszy rozdział Księgi Genezis, Księgi Rodzaju, pierwszej Księgi Mojżeszowej, bo chciałbym teraz z wami werset za wersetem dokładnie przeanalizować, co Mojżesz miał na myśli, co Bóg, co Duch Święty chciał nam powiedzieć właśnie w tej części Słowa Bożego. Popatrzmy na werset pierwszy, bardzo krótki. Mojżesz zapisał: na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Uważam, że jest to zdanie wstępne, otwierające opis stworzenia świata, objawiony Mojżeszowi przez Boga. Zapis ten ogólnie stwierdza, że Bóg stworzył niebo i ziemię, czyli otaczające nas czas, przestrzeń i materię, którymi rządzą ustalone przez Stwórcę prawa. Dopiero w dalszej części opisu stworzenia biblijny pisarz dokładnie przedstawia, w jaki sposób, w jakiej kolejności i w jakim czasie oraz co powołał Stwórca do istnienia. Użyte w badanym zapisie sformułowanie na początku odnosi się wyłącznie do ziemi. Pismo Święte, tak jak czytam, sugeruje, że inne obce nam światy istniały wcześniej i że w pewnym momencie Bóg stworzył wśród nich i nasz świat. Używając zwrotu na początku, natchniony pisarz informuje, że dzieje ziemi i historia ludzkości rozpoczęły się aktem stworzenia. Stworzenie było punktem, od którego zaczęto odliczać czas istnienia ziemi i historię mieszkającej na niej ludzkości. Popatrzmy teraz na wersety od 2 po 5. A ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg: niech stanie się światłość. I stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień pierwszy. W tych wersetach Mojżesz zapisał, co Stwórca uczynił w czasie odpowiadającym pierwszemu dniu stworzenia. Bóg powołał do istnienia ziemię, jak rozumiem, będącą wtedy masą nieuporządkowanej materii, pustą i zalaną wodami, spowitą ciemnościami. Z jego woli zaistniała światłość,
będąca oddzielnym od ciemności elementem świata. Pierwotna światłość, o której mówi badany zapis, nie pochodziła od Słońca, stworzonego dopiero 3 dni później. Pochodziła ona z innego źródła, o którym tekst milczy, ale na podstawie innych fragmentów Pisma Świętego dowiadujemy się, że źródłem światłości jest również sam Bóg. Mojżesz zapisał, że był tam wtedy obecny Duch Święty. Co on tam robił? Jakie miał zadanie do zrealizowania? Jaki był cel i sens jego obecności na stwarzanej ziemi? Duch Święty praktycznie realizował cud stworzenia. Możemy powiedzieć, że Duch Święty realizował boskie stwórcze życzenia i plany. Pismo Święte w wielu miejscach informuje, że stworzenie było wspólnym projektem realizowanym przez Ojca, Syna i Ducha Świętego. A jeśli Duch Święty wtedy tam był, to znaczy, że biblijny opis stworzenia nie jest kolejną hipotezą, ale relacją samego Stwórcy przekazaną do spisania Mojżeszowi. Dlatego w moich oczach fakt ten stawia biblijną wersję stworzenia jako jedyne wiarygodne wyjaśnienie kosmogonii Układu Słonecznego i powstania życia na Ziemi, bo Duch Święty jest naocznym świadkiem. Popatrzmy teraz na wersety od 6 po 8. Potem rzekł Bóg, niech powstanie sklepienie pośród wód i niech oddzieli wody od wód. Uczynił więc Bóg sklepienie i oddzielił wody pod sklepieniem od wód nad sklepieniem i tak się stało. I nazwał Bóg sklepienie niebem i nastał wieczór i nastał poranek, dzień drugi. W drugim dniu, w czasie odpowiadającym drugiemu dniu stworzenia, z praoceanu pokrywającego ziemię Bóg wyniósł część wód wysoko nad jej powierzchnię. W przestrzeni utworzonej między praoceanem, zalegającym powierzchnię ziemi, a wodami na wysokościach, Bóg uczynił atmosferę, gazową powłokę naszej planety, nazywaną popularnie niebem. Dlatego, gdy patrzymy w niebo, ma ono kolor niebieski, gdyż taką barwę nadają mu cząsteczki tlenu, będącego składnikiem powietrza. Czym były wyniesione ponad atmosferę wody? Tekst tego nie precyzuje. Przypuszcza się, że mógł to być płaszcz wodny wokół naszej planety. Nie wiemy, jakiej był grubości i stanu skupienia. Jeśli istniał rzeczywiście, to chronił Ziemię od wiatru słonecznego i promieniowania kosmicznego, które jest zabójcze dla życia. Zapewniał naszej planecie klimat i warunki niezwykle sprzyjające wegetacji roślin i egzystencji organizmów. Księga Rodzaju podaje, że 17 wieków później, podczas globalnej katastrofy potopu, ten płaszcz wodny opadł w postaci intensywnego 40-dniowego deszczu, zalewając ziemię. Dlatego obecnie aż 2/3 naszej planety pokrywają morza i oceany. Mamy powierzchniową przewagę wody nad suchym lądem, że tak powiem.
Popatrzmy teraz na wersety od 9 po 13. Potem rzekł Bóg, niech się zbiorą wody spod nieba na jedno miejsce i niech się ukaże suchy ląd. I tak się stało. Wtedy nazwał Bóg suchy ląd ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. I widział Bóg, że to było dobre. Potem rzekł Bóg, niech się zazieleni ziemia zieloną trawą, wydającą nasienie i drzewem owocowym, rodzącym według rodzaju swego owoc, w którym jest jego nasienie na ziemi. I tak się stało. I wydała ziemia zieleń, ziele wydające nasienie według rodzajów jego i drzewo owocowe, w którym jest nasienie według rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień trzeci. W czasie odpowiadającym trzeciemu dniu stwarzania wyłoniły się kontynenty, a wody praoceanu zlały się w zagłębienia globu, tworząc morza, oceany i całą hydrostrukturę Ziemi. Jak wtedy wyglądała geografia Ziemi? Nie wiemy. Nie wiemy, gdyż katastrofa potopu przeobraziła powierzchnię litosfery tak znacznie, że odtworzenie jej pierwotnego ukształtowania jest niemożliwe. Woda, ziemia i powietrze były podstawą do wprowadzenia życia. Bóg wtedy powołał do istnienia florę, czyli ogół wszystkich gatunków roślin w wodach i na lądzie. Popatrzmy teraz na wersety 14 po 19. Potem rzekł Bóg, niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczania pór, dni i lat. Niech będą światłami na sklepieniu niebios, aby świecić nad ziemią. I tak się stało. I uczynił Bóg dwa wielkie światła. Większe światło, aby rządziło dniem i mniejsze światło, aby rządziło nocą oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią i rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłość od ciemności. I widział Bóg, że to było dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień czwarty. W czwartym dniu stwarzania wskutek woli Boga zaistniało sąsiedztwo Ziemi. Słońce, planety, księżyc, gwiazdy i tak dalej. Mojżesz nie informuje, dokąd w przestrzeń kosmosu sięgają granice naszego świata. Za to podaje rewolucyjną myśl, że najpierw powstała Ziemia, a dopiero później Słońce, Księżyc i inne planety oraz gwiazdy. Myśl ta jest nie do przyjęcia przez obecną materialistyczno-ewolucyjną naukę. Jest tak drastycznie niezgodna z powszechnie obowiązującymi poglądami, że stawia biblijne stworzenie w rzędzie starożytnych mitów, legend i bajek. Wzbudza lekceważenie Pisma Świętego przez współczesnego, wykształconego człowieka bezkrytycznie wierzącego w potęgę i możliwości nauki będącej dla niego najwyższym autorytetem. Dlatego komentatorzy Księgi Rodzaju próbują te sprzeczności załagodzić, by jakoś pomóc Biblii i ratować jej wiarygodność. Tworzą oni dziwne wyjaśnienia
opisu czwartego dnia stwarzania, dążące do uzyskania kompromisu i dopasowania przekazu biblijnego do nauki. Jednak zapis biblijny jednoznacznie stwierdza, że Ziemia została stworzona pierwsza. Stworzenie było cudem, dlatego trzeba je rozpatrywać w kategoriach nadprzyrodzonej mocy Boga, wykraczającej daleko ponad możliwości poznawcze ludzkiego umysłu. Drodzy bracia i siostry, no bo jak na przykład wyjaśnić naukowo zmartwychwstanie Chrystusa albo zmartwychwzbudzenie od 4 dni leżącego w grobie i cuchnącego trupim odorem wskutek posuwającego się rozkładu ciała Łazarza w Betanii, jak czytamy o tym w Ewangelii Jana? Nie znamy odpowiedzi na wiele pytań dotyczących otaczającego nas świata. Nasza wiedza jest niekompletna i ograniczona, często błędna i ulegająca dezaktualizacji, jak różne teorie kosmogoniczne, o których na wstępie mówiłem. Dopiero w wieczności będzie nam dane rozwiązać niewytłumaczalne obecne zagadki. Stworzone ciała niebieskie, umiejscowiwszy w określonych układach, Bóg wprawił w ruch. I uczynił to tak, aby ruch ciał niebieskich precyzyjnie odmierzał czas. I tak, obrót Ziemi wokół własnej osi odpowiada czemu? Dobie. Obieg Księżyca wokół Ziemi odpowiada 28-dniowemu miesiącowi księżycowemu. A Ziemia obiega Słońce w ciągu 1 roku. Dzięki temu ruchy ciał niebieskich od zamierzchłej starożytności były podstawą do sporządzania kalendarzy, zegarów i mierzenia upływu czasu. Z woli Stwórcy w 4. dniu stwarzania Słońce przejęło funkcję źródła światła i ciepła dla Ziemi. Również Księżyc, odbijając światło słoneczne, miał swoim blaskiem łagodzić ciemności nocy. Z przekazu Księgi Rodzaju wynika, że chociaż Ziemia nie jest centrum Układu Słonecznego, jest jednak w nim najważniejsza. Otaczający Ziemię kosmos i sąsiadujące z nią ciała niebieskie zostały stworzone dla jej dobra i potrzeb i tylko na niej w całym Układzie Słonecznym istnieją warunki do życia, gdyż Bóg zaprojektował naszą planetę jako mieszkanie dla człowieka. My mamy nawet ciekawy zapis w księdze proroka Izajasza, stwierdzający, że Ziemia od samego początku była stworzona z myślą o tym, aby była miejscem życia. Jest to księga proroka Izajasza, 45 rozdział i werset 18. Czytam, bo tak mówi Pan, Stwórca niebios. On jest Bogiem, który stworzył ziemię i uczynił ją, utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył. Popatrzcie, tekst biblijny mówi wyraźnie, że Bóg stworzył ziemię na mieszkanie. Bóg od samego początku zaprojektował Układ Słoneczny w ten sposób, że wyznaczył Ziemię jako miejsce życia. Popatrzmy
na Księgę Rodzaju, pierwszy rozdział, wracamy do opisu stworzenia świata. Księga Rodzaju, Genezis, pierwszy rozdział, czytam od wersetu 20 po 23. Potem rzekł Bóg, niech zaroją się wody mrowiem istot żywych, a ptactwo niech lata nad ziemią pod sklepieniem niebios. I stworzył Bóg wielkie potwory i wszelkie żywe, ruchliwe istoty, którymi zaroiły się wody, według ich rodzajów, nadto wszelkie ptactwo skrzydlate, według rodzajów jego. I widział Bóg, że to było dobre. I błogosławił im Bóg, mówiąc, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie wody w morzach, a ptactwo niech się rozmnaża na ziemi. I nastał wieczór i nastał poranek, dzień piąty. Piątego dnia stwarzania Bóg powołał do istnienia faunę morską i powietrzną, czyli ogół organizmów egzystujących w hydrosferze i atmosferze. Organizmów oczywiście zwierzęcych. Mojżesz zapisał, że wśród fauny wodnej Bóg stworzył wielkie potwory, czyli ponadprzeciętne byty. Autor Księgi Rodzaju na ich określenie użył hebrajskiego słowa tanin. Słowo tanin w swojej substancji oznacza potwora morskiego lub smoka. Prawdopodobnie hebrajskie słowo tanin może dotyczyć olbrzymich istot kopalnych, na przykład dinozaurów, kojarzonych w wielu kulturach ze smokami, spośród których wiele prowadziło wodny tryb życia. Bóg chciał, aby wszystkie te istoty rozmnażały się i na swój sposób były szczęśliwe. Otrzymały od swego Stwórcy błogosławieństwo, podobnie jak człowiek. Zwróćcie na to uwagę, my o tym często zapominamy. Żywe istoty zwierzęce otrzymały błogosławieństwo takie same jak człowiek. Rozmnażajcie się i tak dalej, i tak dalej. Popatrzmy teraz na kolejny dzień stwarzania. Od wersetu 24 po 31. Potem rzekł Bóg, niech wyda ziemia istotę żywą według rodzaju jej, bydło, płazy i dzikie zwierzęta według rodzajów ich. I tak się stało. I uczynił Bóg dzikie zwierzęta według rodzajów ich i bydło według rodzaju jego. I wszelkie płazy ziemne według rodzajów ich. I widział Bóg, że to było dobre. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. I niech panuje nad rybami morskimi, i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg. I rzekł do nich Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie się. I napełniajcie ziemię. I czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios. I nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Potem rzekł Bóg, oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie, niech będzie dla was pokarmem. Wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia,
daję na pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień szósty. Treść opisu szóstego dnia stwarzania jest najobszerniejsza. Tego dnia Stwórca powołał do istnienia faunę lądową, czyli ogół gatunków organizmów zwierzęcych prowadzących naziemny tryb życia. Wreszcie stworzył pierwszą parę ludzką. Adam, co z hebrajskiego znaczy człowiek, i Ewa, co z hebrajskiego znaczy matka wszystkich żyjących, w odróżnieniu od innych istot zwierzęcych, zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Byli święci i doskonali. Stwórca udzielił im swojego błogosławieństwa, oddał ziemię do ich dyspozycji i połączył oboje związkiem małżeńskim. Stwórca przydzielił ludziom najlepszą dietę, owoce, orzechy, zboża i kaszę, natomiast zwierzętom wydzielił na pokarm rośliny. Z myślą, to jest taka ciekawa sugestia, z myślą o przeznaczeniu roślin jako źródła pokarmu, Stwórca pozbawił je narządów, zmysłów, wzroku, słuchu, czucia i świadomości w naszym zrozumieniu. My mówimy, że rośliny żyją, bo tak jak organizmy zwierzęce i ludzie rosną, rozwijają się. Ale z drugiej strony rośliny są pozbawione zmysłów, tak jak zwierzęta i tak jak człowiek. No bo co by to było, gdyby roślina czuła, widziała i myślała? W trakcie jej spożywania bardzo by cierpiała. Te wszystkie marchewki, pietruszki, kapusty, które rosną w naszych tam ogródkach, one gdyby widziały, że idziemy po nie, żeby je zerwać na obiad, one by przeżywały straszny strach, prawda, przed spożyciem ich i ugotowaniem. A tak to rośliny są produktem spożywczym i nie odczuwają tego, że są spożywane i zjadane. Gdy szósty dzień stwarzania dobiegł końca, świat był doskonały, co już wielokrotnie Mojżesz podkreślił. Doskonały człowiek miał żyć w doskonałym świecie. Ważne jest, aby pamiętać, że natchniony pisarz Księgi Rodzaju kilkakrotnie, skrupulatnie zapisał, że wszystkie organizmy, flory i fauny zostały stworzone według rodzaju swego, co zdecydowanie przeczy teorii ewolucji. Koń od początku był koniem, a człowiek od początku był człowiekiem. Popatrzmy teraz na koniec opisu stworzenia. Drugi rozdział, werset od pierwszego po trzeci. Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił, i pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Sobota, z woli Boga święty, siódmy dzień tygodnia, zamyka cykl stwarzania, tak jak czytamy w Piśmie Świętym. Tylko tydzień nie jest związany z żadnym naturalnym wyznacznikiem. Nie ma swojego odpowiednika w ruchach ciał niebieskich. Przynajmniej ja o takowym nic nie wiem. Trzy niezależne ruchy ciał niebieskich.
dobowy obrót Ziemi dookoła własnej osi, miesięczny obieg Księżyca wokół Ziemi i roczny kurs Ziemi wokół Słońca odmierzają czas, ale żaden astronomiczny cykl nie jest związany z siedmiodniowym tygodniem. Pismo Święte informuje, że to Bóg na samym początku precyzyjnie ustalił tydzień, a kończącą go sobotę ustanowił świętą pamiątką stworzenia ziemi i życia na niej, tak jak czytamy w tekście biblijnym. Popatrzmy na nasze dalsze rozważanie dotyczące Ziemi. Nasza galaktyka widziana jest na niebie jako droga mleczna. I ona jest miejscem Ziemi w kosmosie. Oj, przepraszam. Nasza galaktyka jest ogromnych rozmiarów. Przypomina ona dysk, którego średnica wynosi około 100 tysięcy lat świetlnych, a jej wysokość wynosi 12 tysięcy lat świetlnych. Spróbujcie sobie w domu to przeliczyć. Jeśli światło przemierza 300 tysięcy kilometrów na sekundę, to ile kilometrów może mieć nasza galaktyka, jeśli światło potrzebuje, tak jak tutaj jest zaznaczone, 100 tysięcy lat, żeby przemierzyć ją i 12 tysięcy lat, żeby przemierzyć jej wysokość. Szacuje się, że nasza galaktyka zawiera około 100 miliardów gwiazd. A więc w naszym sąsiedztwie może znajdować się około, tak jak wyznaczają to astronomowie, około 100 milionów układów planetarnych, w tym wiele może być takich układów planetarnych podobnych do naszego, gdzie występują Ziemie albo planety podobne do naszej Ziemi. Tutaj na tym zdjęciu widzimy miejsce, gdzie znajduje się nasza planeta. Tu, tu. A więc w naszym sąsiedztwie mamy 100 milionów podobnych do naszego układów planetarnych. Popatrzmy na kolejne zdjęcie. Istnienie układów planetarnych w przestrzeni kosmicznej potwierdzają badania i obserwacje naukowe. Na zdjęciu widzimy 6 gwiazd sfotografowanych za pomocą kosmicznego teleskopu Spitzera, jeśli dobrze przeczytałem. I jak to wygląda? Popatrzcie, w środku każdego zdjęcia, oczywiście to są zdjęcia cyfrowe, w środku każdego zdjęcia mamy białe plamy. To są główne gwiazdy, podobne do naszego Słońca. I wokół tych gwiazd obracają się planety. Czarny kolor to są planety. Te wielkie Słońce ma tylko tutaj, widzimy chyba 3 takie większe planety. Ale te Słońce ma wokół siebie, popatrzcie ile planet, te czarne kwadraciki to są planety. Tutaj mamy Słońce, inne oczywiście, mówię o innym układzie planetarnym i mamy tutaj planety. Tu mamy Słońce, popatrzcie jakie tu mamy wielkie planety. Tu mamy Słońce i czarne pola to są kolejne planety. A więc nasz Układ Słoneczny nie jest jedynym układem planetarnym w naszej galaktyce. Istnieje około 100 milionów
innych układów planetarnych, podobnych do naszego, w których być może istnieją planety podobne do naszej Ziemi, na których, kto wie, może być życie. A Biblia, tak jak wiemy, potwierdza istnienie cywilizacji pozaziemskich, stworzonych przez Boga, ale Biblia tak dokładnie się tą tematyką nie zajmuje. Poza tym radziecki astronom Ambarkumian w swoim czasie ogłosił odkrycie ugrupowań młodych gwiazd oraz doszedł do przekonania, do bardzo doniosłego wniosku, że proces powstawania gwiazd, czyli Słońc, a co za tym idzie nowych układów planetarnych, nie ustał, lecz trwa nadal. A jeśli jest to prawdą, może to znaczyć, że Bóg nie zaprzestał swej stwórczej działalności i nadal powołuje do istnienia nowe światy. Być może właśnie to miał na myśli Pan Jezus, kiedy co oświadczył? Ojciec mój aż do teraz działa. Czy Bóg zaprzestał cudów stwarzania z chwilą stworzenia naszej planety? Nie wiemy tego, ale wypowiedź Pana Jezusa daje nam dużo do myślenia. Ojciec mój aż do teraz działa. Dzisiejsze rozważanie przeprowadziliśmy wspólnie razem ku Bożej chwale, ku chwale Stwórcy, w którego rękach jest nasze tchnienie, od którego zależą wszystkie nasze drogi, który wszystko utrzymuje przy istnieniu słowem swojej mocy i któremu będzie cześć po wszystkie wieki wieczne. Amen.